dostałem zapytanie od mężczyzny, w którym zakochały się dwie kobiety. Obydwie mu się podobają, no i chciałby być z dwoma. Czy on może obydwie poinformować o tym, jaka jest sytuacja, bo chciałby być uczciwy w stosunku do obydwu, bez owijania w bawełnę. Kochany, chcę cię poinformować, że jesteś w niezwykłej sytuacji, gdzie możesz mieć dwie kobiety jednocześnie. Rozkoszuj się tym, rozkoszuj się jak długo się da, bo wcześniej czy później to się sypnie, to się rypnie i nie będzie dwóch. Czemu? Z prostego powodu. Żeby spotkać kobietę poliamoryczną, czyli taką, która jest gotowa, żeby jej partner dzielił się również z innymi kobietami swoją miłością, to szansa jest około 1%. Ale żeby spotkać kobietę poliamoryczną, która będzie ci wierna i nie będzie chciała się dzielić miłością również z większą ilością mężczyzn, to jest mniej niż 0,1 promila. Dlatego szansa, że spotkasz dwie takie, które będą do tego gotowe, żeby razem, wspólnie dzielić swoje życie z tobą i tylko z tobą, bez innych facetów, a będzie ich bardzo dużo, jest niewielka, dużo mniejsza niż wygrana w totolotka. Dlatego proponuję ci, skoro masz taką cudowną sytuację, to trzymaj to w tajemnicy, jak długo się uda. Bo tak czy inaczej, to się rypnie, sypnie, ale przynajmniej będziesz miał co wspominać. Życzę ci, aby ci się to udało jeszcze przez kilka miesięcy. To będą najpiękniejsze miesiące w twoim młodym życiu.